Biedneszka Niedochodowicza gości kolejna wystawa. Tym razem jest to kolekcja przedmiotów i książek artystycznych zgromadzonych przez Anastazjego Wiśniewskiego. Artysta już trzykrotnie był w Szczecinie, biorąc udział w wystawach zbiorowych i propagując tape art, wymyślony przez siebie nurt sztuki. O problemach teoretycznych książki artystycznej mówiła podczas otwarcia pani Nina Dunin, kustosz Biblioteki Poselskiej. Ta wystawa, organizowana w ramach pierwszego Biennale Książki Artystycznej, ukazuje nurt sztuki stosunkowo młody, bo liczący zaledwie 40 lat i wciąż się rozwijający i dlatego jeszcze nie w pełni zdefiniowany. Sama nazwa, książka artystyczna, sprawia trudności semantyczne, bowiem nie jest jednoznaczna. Potocznie rozumie się pod nazwą książka artystyczna książkę bibliofilską, pięknie wydaną przez wydawnictwo profesjonalne przy współudziale artysty plastyka. Natomiast książki prezentowane podczas pierwszego Biennale Książki Artystycznej są zupełnie odrębnym zjawiskiem. Są to książki dzieła sztuki, obiekty artystyczne stworzone najczęściej w całości, od początku do końca, przez jednego artystę. Książki te tworzone są dla nich samych, a nie dla informacji, które mogłyby zawierać. Artysta jest odpowiedzialny za kształt swego dzieła od początku do końca. Jest ono jego niepodzielną własnością. Różnorodność form, pod jakimi występuje książka artystyczna, utrudnia dokonanie typologii. Według jej teoretyków i twórców, książka artystyczna wprawdzie narusza status książki w ogóle, ale nie niszczy go do końca. Zawsze pozostaje odniesienie do idei książki. I chociaż książki artystycznej jako zjawiska nie można zgłębić do końca, to jednak można uczestniczyć w jej ruchu w myśl założeń, że każdy może być twórcą książki artystycznej, byle miał na nią pomysł i zgłosił chęć uczestnictwa w tym ruchu. Takie bowiem są założenia pierwszego Biennale Książki Artystycznej. Prekursorstwo w dziedzinie książki artystycznej przyznaje się poezji konkretnej, właściwie ruchowi poezji konkretnej, który pojawił się w Europie i w obydwu Amerykach w latach 50. naszego wieku. Poezja konkretna przyznaje duże znaczenie, właściwie kładzie nacisk na stronę wizualną i dźwiękową znaków graficznych, a mniej na stronę znaczeniową. Wiersz konkretny staje się właściwie obiektem sztuki, a stąd już niedaleko do książki artystycznej jako obiektu sztuki. I to były lata 50. A w latach 60. na rozwój książki artystycznej wywarli wpływ twórcy happeningów, akcji i ruchów luksus. Do rozwoju książki artystycznej w następnym jeszcze dziesięcioleciu przyczyniły się takie zjawiska w sztuce jak konceptualizm, sztuka poczty i tape art. Tu może powiem kilka słów o tape arcie, bo jest to ruch społeczno-artystyczny, który powstał w Polsce, a jego pomysłodawcą i teoretykiem jest Anastazy Wiśniewski. Teoria tape artu opiera się na niemożliwości końca sztuki, na uznaniu jej wieczności. Sztuka, taśma sztuki posuwa się wciąż do przodu, tak jak kręci się kula ziemska. Takie jest założenie teoretyczne. A praktyczna realizacja tych idei to jest malarstwo Anastazjego Wiśniewskiego i jego książki artystyczne. A jest on twórcą wielu książek artystycznych, począwszy od lat 70. Jego twórczość w dziedzinie książki artystycznej to nie tylko ich fizyczna realizacja, ale również książka metafora. W
bo niekończąca się sekwencja kratek na jego obrazach, opatrzonych numerem kolejnym, datą powstania, to jak gdyby czasoprzestrzenna sekwencja księgi sztuki, która podobnie jak życie musi posuwać się do przodu. Książka artystyczna jest obiektem, który może wiązać się z ideą książki poprzez różne jej elementy. Przede wszystkim poprzez następstwo stron, zespolonych ze sobą lub nie. Poprzez pismo, ale niekoniecznie łacińskie. Może to być sznurkowe pismo kipu albo piktogramy. Autorzy książek artystycznych mogą sięgnąć do jej bardziej archaicznych form, na przykład zwoju czy tabliczki. Ostatecznie współczesna forma kodeksu upowszechniła się dopiero w XII wieku. A coraz popularniejsza metoda przechowywania tekstów na dysku komputerowym jest bardziej podobna do zwoju, biorąc pod uwagę sposób przesuwania tekstu. Tak więc ani ewolucja książki drukowanej, ani tym bardziej artystycznej nie jest zakończona. Może najzabawniejszym nawiązaniem do czynności otwierania jako znamiennej dla obchodzenia się z książką była instalacja nawiązująca do twórczości Edwarda Krasińskiego, prezentująca po prostu wiszące w powietrzu drzwi. Przypomnijmy, że jest to już czwarta wystawa w Galerii Teraz, będącej w naszym mieście jedyną tak zwaną galerią alternatywną. Mm-hmm.